Postanowiliśmy zorganizować pierwsze forum podkarpackiej turystyki, dlatego że chcemy zbudować taką platformę współpracy, wymiany doświadczeń. Chcemy zgromadzić branżę turystyczną, żeby zintegrowała się i żeby zaczęła wspólnie działać, wspólnie myśleć i wspólnie się inspirować. Każdy z nich ma naprawdę wielkie pomysły. To jest ich pasja, ogromna miłość do Podkarpacia i do tego, co robią. Dlatego też chcemy, żeby zaczęli razem pracować, żeby zaczęli razem działać na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Przedsiębiorców z branży turystycznej czy same produkty trzeba promować, trzeba o nich pamiętać. Ciężko pracują przez cały rok, więc warto, żeby dziś na takie podsumowanie trochę sezonu tego letniego mówić o tych wszystkich wydarzeniach, o tym, co się stało. Też chcemy, aby przez takie poszukiwanie tych najlepszych produktów dotrzeć z tymi produktami do tych konkursów ogólnopolskich. Także warto wspierać, warto wyróżniać. Może to są tylko i dyplomy, uściski dłoni, ale dla walorów promocyjnych, dla takiego sygnowania produktów to ważna sprawa. Przypomnę, że oczywiście jest kompetentne jury, które o tym decyduje, ale też zwracamy uwagę na to, w jaki sposób turyści swoją aktywnością, można powiedzieć, nogami głosują za tymi produktami.